Ewa Wachowicz świętuje 54 urodziny. Telewizyjna gwiazda i ekspertka kulinarna ma już dorosłą córkę. Jak wygląda śliczna Ola w czasie, kiedy Ewa Wachowicz poznała swojego pierwszego męża? Miała już tytuł Miss Polonia i zaczynała pracę jako rzeczniczka prasowa rządu Waldemara Pawlaka. On był wtedy znanym dziennikarzem, korespondentem wojennym w Afganistanie, pracującym też dla Gazety Krakowskiej. Wachowicz i Przemysław Osuchowski pobrali się w 1996 w ambasadzie RP w Pretorii. Związek nie przetrwał jednak próby czasu, co było dla Ewy wielkim ciosem. Rozwiedli się w 2007, jednak do rozstania doszło już trzy lata wcześniej. Na zawsze połączyła ich jednak córka Aleksandra. Dziś Ola Osuchowska ma już 24 lata. Jak wygląda i czym się zajmuje? Obecnie córka Wachowicz, czyli Aleksandra Osuchowka, ma już 24 lata. Pasjonuje się gotowaniem i sportem. Uwielbia jazdę konną, ma nawet własnego konia o imieniu Kyoto, i sztukę stylizacji paznokci. Studiuje na Politechnice Krakowskiej. Woli jednak trzymać się z dala od show, biznesu. Córka odziedziczyła po mnie zamiłowanie do gotowania. Torty robi nawet lepsze ode mnie ale na co dzień studiuje budownictwo i pasjonuje się kosmetologią. Bardzo nie lubi, jak o niej opowiadam, więc pewnie już w tej chwili za dużo opowiedziałam. mówiła swego czasu w Vivie. Dumna Ewa. Ostatnio mogliśmy publicznie oglądać córkę Ewy 9 lat temu. Miała wtedy 15 lat i pojawiła się jako gość specjalny w programie Top Chef. Niedawno okazało się, że poza studiami i zainteresowaniami, Ola poniekąd podążyła ścieżką mamy. Szczegóły poniżej. Kilka lat temu Wachowicz spełniła dwa piękne marzenia. Znalazła szczęśliwą miłość, która we wrześniu 2023 roku zakończyła się ślubem. Ewa i dziennikarz Sławomir Kowalewski pobrali się w krakowskim kościele ZW. Piotra i Pawła. To właśnie w Krakowie ekspertce kulinarnej udało się zrealizować wielkie plany. W 2017 roku została właścicielką restauracji Zalipianki. To właśnie tam zatrudniła się jej córka Ola. Ewa zapewnia jednak, że jej pociecha nie miała żadnej taryfy ulgowej. Tak, zatrudniłam córkę, ale nie powiem, w jakim charakterze. Mogę zdradzić jedynie, że zaczynała od najniższego szczebla, czyli od pomocy kuchennej. Obierała ziemniaki. Kroiła marchewkę. Awansowała i ma już inne obowiązki. Teraz już współpracuje w innym charakterze. Tłumaczyła w rozmowie z Dobrym Tygodniem. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia Ewy i Oli, w tym najnowszą fotografię Aleksandry z 2024 roku z warszawskiego koncertu Taylor Swift. Źródło: Dobry Tydzień. Show.